przy użyciu trzech typów ciągników. Pierwszy z nich piechoci w kawalerii to był zaprzęgi konne. W 10. Brygadzie kawalerii zmotoryzowanej były również do nich dostosowane ciągniki polskie Fiaty. Działko to było jedno z najnowocześniejszych działek w tamtym okresie. Trzeba pamiętać, że nikt wtedy jeszcze nie wiedział, że II wojna światowa będzie zupełnie innym konfliktem, będzie zupełnie innym starciem. Wszyscy pamiętali I wojnę światową. Wszyscy pamiętali, że wtedy można było znaleźć takie miejsca, gdzie wojna nie doszła z całym swym okrucieństwem. Latnikowy 80. Pułku Piechoty przy Komendzie Straży Granicznej odcinka Mławskiego zameldował dowódcy 1. Batalionu Pułku, że niemiecka kompania piechoty z oddziałem kawalerii przekroczyła granicę po obu stronach szosy z Nidzicy na Mławę. Oficer pytał, co robić. Dowódca batalionu, major Schlichtinger, odpowiedział krótko: strzelać. Gdy dowódca, pełne ludzi, którzy nie wiedzieli, jakie jutro ich czeka. Pełne ludzi, którzy jeszcze nie wiedzieli, czym jest ta nowa wojna, jak będzie wyglądać prowadzenie działań wojennych, w trakcie których tak naprawdę dla wroga nie ma znaczenia, czy atakuje wojsko, czy atakuje cywilów. Po raz pierwszy cywile od pierwszych chwil stawali się ofiarami tej nowej wojny. Maskowanych umocnień i przeszkód pulminowych oraz zapór przeciwczołgowych było całkowitym zaskoczeniem dla Niemców. Jednostka ta była specjalnie szkolona do walki w fortyfikacjach. Na tę chwilę czekali polscy artylerzyści. Wróg znalazł się na pozycji, w którą byli dobrze wstrzelani. Zapory przeciwczołgowe, osłoniętym przez zwoje drutu kolczastego, przeciwnikiem dobrze wstrzelany. Teraz już niemieccy lotnicy wiedzieli, gdzie znajdują się polskie pozycje, gdzie obronnych Polaków. Teraz na drodze nacierających znalazły się zapory przeciwpancerne i drut kolczasty. Niemcy są już coraz bliżej. Polski dowódca decyduje się przygotować do kontruderzenia. Odrzucili niemieckie natarcie. Z tego betonowego potwora. Na przedpolu samotny obrońca zdecydował się granatami zaatakować szarżujący na pozycję czołg. Skutecznie powstrzymał pancernego potwora.
jednak nie udało mu się szczęśliwie wycofać na polską pozycję. Niemiecki pancerniak walczy o życie, ucieka z płonącej maszyny. Oddział znów znalazł się pod ogniem z polskiego schronu bojowego, że Polacy dalej są na pozycji. Mimo, że pozycja Mławska nie została nigdy przełamana przez niemieckie natarcia, to jednak do polskiego schronu bojowego. Są ostrożni. Najpierw będą zmienić. Którzy 1 września schron bojowy wpadł już w ręce pionierów. Walczy jeszcze osamotniona polska placówka. W obliczu przewagi i wsparcia ze strony samochodu pancernego ostatni polscy obrońcy zostają pokonani. Ranni dostają się do niewoli. Polegli pozostają na swej ostatniej pozycji. Niemcy zajęli polską pozycję. Jednak na pozycji tej pojawią się jeszcze Polacy. Pojawią się miejscowi, którzy przyjdą z zapytaniem, czy mogą pochować poległych, samotnych obrońców. Pojawił się miejscowy ksiądz, pojawił się miejscowe kobiety z pytaniem, prośbą, czy mogą po raz ostatni pożegnać samotnych obrońców. Publiczności, dziękujemy bardzo panu burmistrzowi za to kolejne spotkanie z historią. I teraz Gierha 10. Pułku Piechoty Łowicz, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Campinos, GRH 58. Pułku Piechoty Dzierżoniów, GRH 11. Pułku Kolarze, GRH 7. Pułku Ułanów, MGRH 2. Batalionu 18. Pułku Piechoty z Sochaczewa, Stowarzyszenie Historyczne Na Posterunku, Stowarzyszenie Historyczne 65. Pułku Marienburg, Ludzie z Kaszub, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Front, Grupa Historyczna, Dawny Garnizon Twierdzy Modlin,
I oczywiście zawsze najmilej oczekiwana grupa rekonstrukcji ludności cywilnej Mława. Defiladę odbiera nasz dowódca Sławek Jodełka jako major Wojska Polskiego z 1939 roku. Brawo dla ludności cywilnej Mławy! Mimo wszystkich przeciwieństw, niech jest więcej niż zawsze. Pozdrawiajcie swoich krajan. Konie również lubią brawa. Niemiecki samochód rozpoznawczy został wystawiony przez stowarzyszenie przeznaczony w trakcie dzisiejszego widowiska do rozpoznania. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy za wczoraj, dziękujemy za dzisiaj.